sprostowanie będą sprawy bieżące. W informacjach zarządu informuję, że zarząd na podstawie upoważnienia przyjął uchwały. Jedną w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania Krzyżyny Łęk. To było uzupełnienie porozumienie przewodniczącym Komisji Zagospodarowania. Tam chodziło o nabycie mieszkańców, o zmianę przeznaczenia oznaczonej jako MU na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Opiniowaliśmy też na podstawie upoważnienia regulamin dotyczący dofinansowania i kwalifikacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Uczestników grupy wsparcia działającej w przypadku dzielnicy 18 w ramach tam tego zadania profilaktyki dla osób niepełnosprawnych. Dostaliśmy odpowiedź z Poczty Polskiej w sprawie naszego wystąpienia. Tutaj nie wiem, czy odpowiedź jest satysfakcjonująca. Tutaj występowaliśmy odnośnie tych oczekiwań, żeby w jednym miejscu była możliwość nadawania, żeby ja mieszkańców już właśnie za to się teraz. No to super. Dostaliśmy podziękowania ze Szkoły Podstawowej nr 52. Widzę, że w bocznych sektorach już się skończyła sesja. Panie Maćku, panie Piotrze, sesja trwa. Tak? Słuchamy cały czas. Drodzy Państwo, bardzo chciałem podziękować za przygotowanie organizacji turnieju halowych mistrzostw Krzyżyn, w którym wzięło udział około 100 zawodników. Szczególne podziękowania dla pana Piotra Nowaka. Marek Zieleński, Łukasz Cieśli, Piotr Nowak, Boguś Kupa, jeszcze tam widziałem Krzyśka Kratkowskiego na zdjęciach. Pana przewodniczącego nie było. Był. Walczył ostro. Bo sobie zastępił. Drodzy Państwo, dostaliśmy zaproszenie na tradycyjną mszę świętą z okazji Dniu Świętego Józefa. 19 marca o godzinie 18:30 w Bazylice Mariackiej, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Listy obecności i protokoły z posiedzeń komisji przekazywać pani Ali do ostatniego dnia roboczego miesiąca. Do ostatniego dnia są te dokumenty przekazywane do kancelarii. Natomiast niewywiązanie się z obowiązków w tym zakresie będzie powodowało, że posiedzenia komisji nie zostaną uznane, że się odbyły. A wiadomo, jaka jest konsekwencja następna. Drodzy Państwo, będziemy kończymy w tym roku pierwszą edycję Krzyżyńskiej Akademii Samorządności. Na jesień rozpoczynamy drugą edycję Krzyżyńskiej Akademii Samorządności. Natomiast podsumowanie to będzie zakończenie się odbyło w zeszłym roku przez wręczenie dyplomów, ale jeszcze jeden akcent w tym roku będzie miał ten projekt. Otóż organizujemy dla młodzieży uczestniczącej w Krzyżyńskiej Akademii Samorządności wyjazd do Warszawy na zwiedzanie Sejmu. I ten wyjazd odbędzie się 5 kwietnia. Zwiedzanie Sejmu rozpocznie się o godzinie 13. I tak, jeżeli to robimy w ten sposób, że w ramach zadania finansujemy wyjazd autokaru dla młodzieży i dla opiekunów, tylko i wyłącznie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby też wziąć udział w zwiedzaniu Sejmu, to czynimy to we własnym zakresie, jeżeli chodzi o koszty dofinansowania. Chciałbym uniknąć tutaj różnego rodzaju problemów związanych z tym, że radni za środki publiczne jadą do Warszawy. Dlatego radni, jeżeli chcą jechać, to jedziemy we własnym zakresie albo pociągiem, albo samochodami. Tylko te osoby, które są zainteresowane zwiedzaniem, muszą zgłosić się do jutra, do godziny 10 u pani Ali i podać swój numer PESEL. Jaki termin? 5 kwietnia, jutro do godziny 10 trzeba przekazać informację, czy jesteście zainteresowani państwo, czy nie.
Trzeba pani Ali dać znać, bo ja te dane przekazuję do Warszawy, bo no, w Warszawie, żeby zwiedzić cenę, trzeba wcześniej się zajęć. A to jest tak, że jest dla młodzieży? Dla młodzieży jest tak, dla radnych nie. Czy jest to jest młodzież, drodzy państwo, młodzież, która uczestniczyła w projekcie Krzyżyckiej Akademii Samorządności, który organizowaliśmy, czyli to były, pamiętacie, wykłady na temat samorządu. Ta młodzież uczestniczyła w naszej sesji, uczestniczyła w Radzie Miasta, w spotkaniu z przewodniczącym Rady Miasta w wielu wykładach. No i dla tych uczestników przygotowaliśmy też taką atrakcję, jak właśnie wyjazd na darmowe zwiedzanie. My finansujemy tam wyjazd. Znaczy, tacy przypadkowi nie mogą się wyjechać. Nie. To jest młodzież, która właśnie uczestniczyła w Krzyżyckiej Akademii Samorządności. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tak jak mówię, trzeba się zgłosić, ale we własnym zakresie. Oczywiście zorganizujemy się, natomiast tak jak mówię, każdy z własnych środków finansowych tak naprawdę sobie będzie pokrywał. Ale to można byłoby zorganizować autobus i pokryć każdy z nich. Znaczy, drodzy państwo, to jest drodzy państwo, żeby była kwestia dotarcia tam do Warszawy, to już jest kwestia wtórna. Dzisiaj nas interesuje, znaczy do jutra, żeby przekazać informacje do Warszawy, do Kancelarii Sejmu, kto będzie uczestniczył w zwiedzaniu Sejmu, bo takie są procedury, że oni muszą mieć imię, nazwisko, numer PESEL osób, które będą zwiedzały Sejm. A jeżeli będzie duża grupa osób ze strony radnych, którzy chcą uczestniczyć, no to możemy sobie jakoś we własnym zakresie ten transport zorganizować. Bo dzisiaj będziemy rozmawiać o busie i zamówić nawet autobus dla 20 radnych, a ja jutro o 11 dostanę listę i będzie na niej dwóch radnych. Więc ja z tym muszę zrobić. No słusznie, słusznie. Pojedziemy ten bus, bo będzie koronawirus. Wiążące deklaracje i do jutra do godziny 10. Pani Paczek. Drodzy państwo, informacja, chciałem też poruszyć temat opłat za śmieci, które zostały wprowadzone przez Radę Miasta Krakowa. Ja poproszę państwa tylko w tym obszarze, w którym nas dotyczy, a dotyczy nas w związku z listem otwartym, który skierowała Spółdzielnia Mieszkaniowa do wszystkich radnych, wszystkich nas, drodzy państwo, natomiast no, muszę się do tego odnieść z tego względu, że no, tutaj spółdzielnia no, jednak sięgnęła szczytów populizmu i niekompetencji w tym zakresie. Ja wiem, że to mocno brzmi, ale no niestety ten list otwarty pokazuje pewien problem, o którym ja zaraz powiem. Natomiast to jest, no, tu jest pierwsze, z tego listu wyłania się obraz Rady Miasta, która nagle wprowadza listonni zowąd kilkukrotne podwyżki za opłaty za śmieci. No, drodzy państwo, prawda jest taka, że jesteśmy w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej jest taki system, taka zasada, że to samorządy odpowiadają za gospodarowanie odpadami. I chodzi o to, żeby samorządy wprowadzały opłaty takie, żeby się to finansowało, żeby wytwarzały i gospodarowały tymi odpadami. My stąd też, my jako państwo członkowskie, byliśmy zobowiązani do wprowadzenia takich zasad. I nasz Sejm, nasz parlament przyjął ustawę i następnie samorząd musi się do tej ustawy dostosowywać. No i w efekcie Rada Miasta podjęła wczoraj uchwałę w tym zakresie o podwyżkach, znaczy o podwyżkach, wprowadzenie opłat. Podwyżki są faktycznie nieznaczne. Tam są obliczenia uzależnione od tego, czy to są wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, czy gospodarstwa jednorodzinne. Są różne systemy naliczania. Natomiast te podwyżki wyniosły kilkanaście do kilkudziesięciu procent maksymalnie. Natomiast spółdzielnia w tym liście otwartym po pierwsze wyraża zdziwienie i oburzenie, skąd w ogóle taki pomysł, jakby nie byli w państwie członkowskim. A po drugie, no, tutaj jest taka nieprawdziwa informacja, że te podwyżki wyniosą 3,7%, co jest zupełnym absurdem. Dlatego, drodzy państwo, żebyście też mieli świadomość, no, że ten list, który dostaliśmy, list otwarty, no, to jest taką próbą odznaczyć, to jest nieprzemyślana, natomiast ja jestem przeciwnikiem spiskowych teorii, drodzy państwo, ale jeżeli głębiej byśmy się zastanowili nad tym problemem i spojrzeli też na niezwykłą i niespotykaną w spółdzielni determinację, z jaką ta akcja była prowadzona, bo ja przypomnę, że spółdzielnia chodziła i zbierała podpisy w tej sprawie wśród mieszkańców, że podpisywali apel do sprawy podwyżek. Drodzy państwo, no bo zastanówmy się, jaki to miałoby sens. Bo tak, dzisiaj jest w ten sposób, będzie system wprowadzony u nas, ten, który od 1 lipca obowiązuje, że miasto odpowiada za gospodarowanie odpadami.
Natomiast jest różnica pomiędzy kosztami śmieci segregowanych i niesegregowanych. Znacząca, bardzo znacząca. Dlatego od wielu, wielu lat gmina Kraków, gminne samorządy prowadziły różnego rodzaju akcje informacyjne na temat tego, że warto segregować śmieci, tak? Bo wszyscy wiedzieliśmy, że kiedy będziemy przygotować te przepisy do wymogów unijnych, no to wtedy to wyjdzie. Będziemy więcej płacili za śmieci niesegregowane. No bo to jest słuszna polityka. Tym bardziej, że Unia Europejska finansuje różnego rodzaju rozwiązania właśnie służące temu ekologicznej, na przykład ekologicznej utylizacji czy przetwarzaniu odpadów, jak chociażby u nas ekospalania, która będzie, zapłacimy karę, która będzie w dzielnicy 18. Natomiast jak patrzymy na system, to jest tak. Miasto przejmuje śmieci od kogo? Od gospodarstw jednorodzinnych i od spółdzielni. Bo to spółdzielnie zarządzają śmieciami u siebie, czyli poprzez pojemniki i wyliczanie albo przez pojemniki, albo przez liczbę mieszkańców, to jest miasto, które narzuca. Natomiast ten produkt finalny jest przekazywany miastu. W jakiej postaci? Albo śmieci segregowanych, albo śmieci niesegregowanych. Więc odpowiedzialność za segregowanie na kim spoczywa? Na spółdzielni. A spółdzielnia, czy przypominacie sobie, drodzy Państwo, żeby w ostatnich latach spółdzielnia postawiła jakiekolwiek te kupy do segregowania na swoich terenach? Jakiekolwiek działania w tym zakresie były podejmowane? A przecież o tej ustawie i o tych uchwałach, że będą wprowadzone, nie dowiedzieliśmy się dziś, tylko kilka lat temu to było wiadomo. Ale spółdzielnia nie podjęła w tym zakresie żadnego działania. A sypy, które funkcjonują w każdym bloku, są zupełnie zaprzeczeniem idei segregacji. I jeżeli spółdzielnia kilka lat temu zastanawiałaby się na tym, żeby przygotować jakiś taki system całościowy do stosowania, do segregacji śmieci, to ci mieszkańcy, którzy teraz będą płacili, płaciliby mniej. Natomiast w efekcie tego, że spółdzielnia się nie przygotowała na tą sytuację, będą płacili więcej, bo nie będą śmieci segregowane. I dlatego prezes, w moim przekonaniu, ja może to spiskowa teoria, natomiast pozwolę sobie rozpoznać, dlatego w moim przekonaniu spółdzielnia teraz poprzez odwrócenie uwagi krytykuje podwyżki, żeby zakryć swoje zaniechanie. Ja tak uważam, drodzy Państwo, i stąd też uważam, że ten list otwarty, no to jest po prostu próba ukrycia pewnego zaniechania, natomiast próba, która jest świadectwem też pewnej ignorancji, niekompetencji, populizmu. To jest czysty populizm, ten list otwarty, ale on pokazuje drugie dno. Niestety, drodzy Państwo, no bo dzisiaj jest tak, że mieszkańcy dywizjonu, drugiego bloku lotniczego, bo różnica pomiędzy śmieciami segregowanymi a niesegregowanymi wynosi około 50%. No. Czyli mieszkańcy będą płacić za śmieci niesegregowane, czyli będą płacić więcej. Jeżeli kilka lat temu spółdzielnia by przygotowała jakiś system do segregowania, więc przygotowała się na te zmiany, to by tyle nie płacili. Więc zaniechanie jest tutaj wyraźne. Natomiast no, niekoniecznie ze strony miasta, no, tylko ze strony tych, którzy do nas piszą list otwarty. Jeszcze do tematu wrócimy, to tak bieżąco, bo ja mam jeszcze kilka informacji, natomiast chciałem temat po prostu poruszyć też, no bo to trochę zbulwersowało mnie ten list otwarty. Tak się pan uniósł, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, ma pan jeszcze trzeba na to odpowiedzieć. W sprawach bieżących. Drodzy Państwo, kolejny temat, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Ja chciałbym tylko jeszcze uwagę, że na stronie MPO są jest nowe zasady, bardzo tak. Dużo na ten temat, nowe zasady, jak będzie obliczane, nie będą wypełniane deklaracje jak PIT-y dosłownie, właściciele zamówienia nieruchomości będą musieli je wypełniać. Wszystko jest na stronie internetowej MPO. Można się wyszukać. No niestety, ale jakoś to trzeba będzie zaewidencjonować. Dziękuję bardzo, Pani Aniu. Jeszcze jesteśmy w informacjach zarządu, potem będę w sprawach bieżących jeszcze. Chciałbym podziękować radnym, którzy zbierali podpisy pod wniosek o przywrócenie linii 162. W najbliższym czasie takowy wniosek zostanie sformułowany. Tych podpisów zostało zebranych prawie 2000. Także jest to nie lada wyczyn, ale też pokazuje skalę problemu, z którym powinny się zmierzyć władze miasta, które decydują o tym, jakie komunikacyjne obsługują naszą dzielnicę. Bardzo serdecznie dziękuję pani Ani Brydniak, pani Zofii Ziarkowskiej, panu Markowi Sarowskiemu, panu Bogdanowi Krupie, pani Halinie Krzynówek, panu Michałowi Franciszkowi i panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za zebrane podpisy. Wiem, że 2000 spraw zostały zebrane, ale jeszcze są zbierane. Wciąż są zbierane. Akcja PIT, drodzy Państwo, to już pani Ania mówiła, 25 marca od 12 do 18 w dzielnicy. Także informacje zostały przekazane.
Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za tym, którzy uczestniczyli, pomagali w przygotowaniu spektaklu na wnuczka. Myślę, że był dosyć oryginalny pomysł, oryginalne przedsięwzięcie. Uczestniczyło około 100 osób. Szczególnie dziękuję Łukaszowi, który bardzo ściśle współpracuje z tym środowiskiem. 160 osób przyszło. Około 100 osób. Także myślę, że udał się projekt. No i dobrze było chyba kontynuować. Zastanowimy się, żeby jeszcze szybciej też. Proszę podziękować księdzu proboszczom, dwóch parafii, tutaj w Dyszka mówił do pani Gorzenki, powiem, że informacja była na Ambonie, a wiadomo, że Ambona się nie usunę. Dziękuję też wszystkim, którzy uczestniczyli w wizycie w sali multimedialnej 156. Mogliśmy podziwiać. Dziękuję też za udział w spotkaniu z udziałem przewodniczącego Rady Miasta Karkowa w wyremontowanym żłobku, które również niedawno w kandydatowym się odbyło. I też informuję, że w najbliższym czasie tutaj prosiłem przewodniczącego Komisji Edukacji, bo byliśmy na spotkaniu z panią prezydent Wałkowicz-Okońską od edukacji. Ustaliśmy, że w tym posiedzeniu Komisji Edukacji, na którym będzie omawiany program, omawiana kwestia programu naprawczego Szkoły Podstawowej nr 52, również będzie uczestniczył dyrektor Wydziału Edukacji. Dlatego prosił pana przewodniczącego, jak pan ustali termin, żeby poinformować mnie, żebyśmy pana dyrektora mogli zaprosić z odpowiednim wyprzedzeniem. Tyle z mojej strony, czy członkowie zarządu informacji, jak zarządu mówię. Pan Marek Cieniański, proszę. Ja muszę się odnieść tutaj do pani Falinki, do wypowiedzi pani Falinki a propos wywieszania ulotek i, że tak powiem, plakatowania. No, problemy mamy, spółdzielnia ma swoją bezwładność, to znaczy wygląda to sytuacja tak, że plakaty są dostarczane przez Bogdana do spółdzielni i następnie oczekują na coczwartkowe spotkania gospodarzy domu. Znaczy spotkania, oni tam przychodzą, dostają wytyczne. Nie muszą być za każdym razem, każdego tygodnia nie muszą być. Jeżeli podejmujemy akcję, która jest szybko inicjowana, z dnia na dzień można powiedzieć, albo w ciągu tygodnia, no to praktycznie nie ma szans kolportażu takich ulotek. I dlatego do Państwa, Pani prośba. Państwo dostali mandat, myślę, że Państwo w ten sposób się zobowiązali do tego, żeby informować swoich mieszkańców o podejmowanych przez nas akcjach. Podejmowanie akcji przez nas nie ma sensu, jeżeli one nie trafiają do wiadomości mieszkańców. Musimy to robić. Chciałbym się odnieść do pani Zosi. Pani Zosiu, to, że ja rozsyłam, to jest tylko i wyłącznie udogodnienie, dlatego że są państwo, którzy mogą sobie to wydrukować. Im się nie chce fatygować do dzielnicy, wydrukują sobie 10 ulotek, przyklejają to na klatki i mają sprawę załatwioną. To nie jest obowiązek, ja to tylko wysyłam i informuję dla Państwa wygody. Państwo oczywiście tego nie muszą robić. Chciałbym, Pani Pewna zaproponowała coś takiego, żeby każdy z Państwa za swój okręg zadał. Myślę, że najzbliżająca się akcja PIT byłaby takim dobrym próbnikiem tego, czyli może jeżeli Państwo nie są w stanie tego zrobić, to proszę teraz powiedzieć to i my pokryjemy te okręgi. A jeżeli Państwo zgadzają się na to, żeby swoje okręgi poinformować, no to rozumiem, że wszyscy Państwo tak. Czy są jakieś osoby, które nie swoich okręgów... Nie będziemy się Marku dzisiaj biczować tutaj. Nie, nie, to nie chodzi o biczowanie, tylko jeżeli ktoś z Państwa nie da rady, to zrozumiem to i komisja wyśle do tego terenu. Nie da rady. Nie da rady. Drodzy Państwo, ale to bym prosił o komisję promocji, żeby kwestie tutaj wypracować. Nie będziemy tutaj dzisiaj. Temat kolportażu ulotek kuleje drugą kadencję, a była właśnie ta metoda przez radnych odbiorców. Teraz druga sprawa, do sprawy Pawła tutaj, który się odniósł do tego terenu. Rzeczywiście zasadnym jest zbudowanie jak najszybciej kilku urządzeń. Paweł wskazał tutaj 30 arów. Nie, ja myślę, że tam jest około hektara. Ten teren pomiędzy blokiem 26, proponowaną ulicą przez Budimek, a ulicą Kłosowskiego to jest mniej więcej hektar. Myślę, że Zikit przy dobrej woli jest w stanie znaleźć
trzy ary na drobne, takie trzy ary, które nie będą kolidowały ani z drogą jedną, ani z parkingiem, ani z drogą techniczną do budowy drogi. Także myślę, że te trzy ary na rozpoczęcie tego urządzenia Jordanowskiego, jeżeli wystąpimy do Zikitu, to pewnie się znajdą. I to by było dobrym zabezpieczeniem, tym bardziej, że możemy to zrealizować teraz, nie ma przeciwwskazań, a i w planie zagospodarowania przestrzennego, który wchodzi, jest dopuszczona funkcja ogródka Jordanowskiego na terenie MW, czyli mieszkaństwa wielorodzinnego. Drodzy Państwo, przechodzimy do spraw tak, czy jeszcze... Nie, bo temat był poruszany. Czy jeszcze nie. To do spraw...